Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. Tak się prezentuje mój skład, już prawie cały świecący złoty. Tutaj są statystyki Cristiano Ronaldo oraz Hesse. Będę starał się je wam pokazywać, jeśli tylko nie zapomnę, to nie ma problemu, żebyście sobie zobaczyli. Także Pablo Sarabia to jest ostatni zawodnik, którego muszę wymienić na srebrnego świecącego. No i zobaczmy, Piast Gliwice, oczywiście stroje, no i zobaczmy pierwszy przeciwnik, Podolski, Torres, Sinclair. Kurczę, fajny skład angielski ogólnie, 5-2-2-1, więc ciężko się będzie tam przedostać, no ale zobaczymy. Początek spotkania Cicinho, przepraszam, piękna piłka do Sarabii, ale nie zdążył to jeszcze Jesse Rodriguez. No i mamy bramkę na 1-0 w pierwszej minucie, także like KSI, że tak powiem. Bramka zdobyta naprawdę bardzo szybko, tutaj jeszcze Jesse zachował się świetnie, bo poszedł do końca za tą piłką. Obrońcy nawet nie zdążyli, no i takimi, nie wiem, czy to nożyce mogły być takie boczne trochę, czy taki wolej, no cóż. 12 minuta, no i odpowiedź naszego przeciwnika, mamy 1-1, także ciekawy początek spotkania, bardzo szybko objęte prowadzenie, ale też szybka odpowiedź, bo no troszkę ponad 10 minut później mamy wyrównanie i już mamy 1-1. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, że tak właśnie widzicie, główki to jest największa moja zmora i to powtarzałem, ale już może nie będę, bo niektórzy się oburzają. Jesse Rodriguez, 25 minuta, zobaczcie, piękna akcja i to powinna być bramka, kurczę, trochę niedopracowany strzał. Dos Santos obrócił się ładnie, no i mamy słupek, jeszcze Cristiano, dobitka, poprzeczka, no i Laken, zobaczcie co on zrobił, pięknie, wspaniała piętka. No idealnie to spakował do siatki, tak perfidnie, trochę do pustej bramki, już nikogo tam nie było oczywiście. Zobaczcie raz jeszcze tutaj słupek. Ronaldo dobija, poprzeczka i piętką Laken, chyba nawet no look jeszcze. Także fajne te dobitki są, bo lubię tak to robić. 53 minuta, Cristiano Ronaldo. Tutaj udało mi się minąć dwóch, dośrodkowanie w pole karne. Wybił jeszcze tutaj przed pole karne obrońca Dos Santos i bramkarz obronił. No i naprawdę fajna akcja Cristiano. Tutaj zobaczcie, Jesse Rodriguez strzał, zablokowany, jeszcze poprawka i znowu bramkarz. Dobrze mu bronił ten bramkarz, naprawdę niesamowite piłki wyciągał. Pablo Sarabia, 59 minuta i zobaczcie, ale kombosa jebłem. Poprzeczka i słupek razem, tego jeszcze nie grali po prostu. Cristiano Ronaldo, zobaczmy. Poprzeczka, no co się dzieje w tym spotkaniu, to jest rekord, to jest chyba rekord. W jednym meczu już miałem, nie wiem ile poprzeczek, możecie to policzyć, bo już się pogubiłem po prostu nawet jak to oglądam. 77 minuta, Trochowski genialnie to zrobił, Trochowski jest niesamowity, naprawdę. Polecam wam go bardzo serdecznie do srebrnego składu, bo jest mega. Mamy 3-1 w 77 minucie i Trochowski właśnie wpakował piłkę do siatki. Widziałem nieraz ciekawe komentarze wasze na temat Trochowskiego i jego występów. Dlaczego nie gra w reprezentacji? Dlaczego wybrał inną? No cóż, nie wypowiadam się na ten temat, ale chętnie możecie wy się wypowiedzieć. Tutaj Jesse Rodriguez i zobaczcie, ruletka i mamy 4-1. Także oj, zaczyna mi się grać coraz lepiej. Powiem wam, że naprawdę może to i lepiej, że zacząłem tą drużynę budować od tak słabego składu, bo nauczyłem się trochę grać inaczej. Trochę lepiej muszę grać w obronie, uważniej, lepiej rozgrywać te piłki i tak dalej. I to wychodzi naprawdę na plus, jeśli tak sobie spróbujecie pograć przez jakiś okres słabymi drużynami, a potem przejdziecie na te lepsze, to zobaczycie taką różnicę w swojej grze, że naprawdę no jest mega. 7 punktów mamy póki co. No i pora na zakup naszego kolejnego zawodnika do składu. Tym razem no to już musi być ostatni świecący srebrny zawodnik, jakiego pozyskam. Trochę drogi, ponieważ no 4200, jak widzicie, tyle musiałem zapłacić. I Aquino to nasz kolejny zawodnik, który dołączy do składu, także już będzie cały srebrny świecący. Jeszcze 96 kontraktów kupione za 4600, tak jak mówiłem. No i zamienia on Pablo Sarabię, który wędruje na listę transferową. Oczywiście tych zawodników potem sobie może zostawię, może sprzedam, jeszcze nie wiem, może utworzę z nich skład srebrny, który gdzieś tam będzie sobie leżał, why not. A teraz zobaczmy Costa i Benzema w ataku, cholera. No to mam przerąbane, taki atak zatrzymać będzie ciężko jeszcze z taką obroną. No i zobaczmy, 12 minuta, początek spotkania. Tutaj sfaulowałem niechcący, to był bodajże Marcelo, który wbiegał na bardzo dobrą pozycję. No i mamy rzut karny zaraz na początku tego meczu. Jeszcze ukarany żółtą kartką Cicinho. No i zobaczmy, kto będzie wykonywał
tutaj zobaczcie jeszcze na powtórkę, no świetnie one wyglądają, kurczę, to jest zwolnione tempo, jest meg. Benzema podchodzi do piłki, no i czy Karim Benzema zamieni ten rzut karny na bramkę, czy to będzie 1-0? Zmienił jeszcze na Kostę, także no tutaj trochę się zdziwiłem, bo ja bym wolał Benzemą, ale Kosta bezbłędnie w lewy róg, no i mamy 1-0 dla naszego przeciwnika w 14 minucie po tym właśnie rzucie kartem. Niestety się nie udało, no i zobaczmy, czy uda się w ogóle jeszcze coś zrobić w tym meczu. Początek spotkania, więc spokojnie. Karim Benzema, kolejna akcja naszego rywala. No jajajaj, dobrze bronił bramkarz, tutaj jeszcze zamieszanie. Tutaj mamy 2-0, nie wiem jak Kosta tam piłkę wpchnął do siatki, ale to jest taki dzikszy normalnie. Nie zdziwiłem się, że on tam wszystkich poprzepychał, że to się tam gdzieś odbiło i wpadło. 2-0 i trochę teraz stawiamy to w bardzo trudnej sytuacji, bo już jednak będzie ciężko tutaj cokolwiek odrobić. Pomimo tego, że jest początek spotkania, to no robi się nieciekawie. No ale zobaczmy, druga połowa, 49 minuta, Aquino. No i ajajaj, tuż obok, naprawdę to nie weszło. Bardzo ładnie to zrobił, tam jeszcze zatrzymał sobie. Tutaj zobaczcie na podanie Cristiano Ronaldo właśnie do Aquino. Aquino i zobaczcie jaki lobik, no bardzo ładnie, lubię takie loby, naprawdę lubię lobować w tej FIFA, bo świetnie to wchodzi i w ogóle czasem tak perfidnie można strzelić bramkę, że to wkurza naszego rywala. Zobaczmy tutaj Marcelo jeszcze bardzo zły, a jeszcze raz przed nami ten lobik Aquino. No Aquino jest bardzo, naprawdę świetnym zawodnikiem, bardzo dobry technicznie, bardzo szybki, ja go polecam serdecznie, w ogóle odkryłem tylu fajnych zawodników. Zresztą zobaczcie tutaj Ronaldo, kurde, gdybym to trafił byłoby 2-2, a tak niestety przegraliśmy 2-1, no i nikogo nie mogę sobie kupić po tym spotkaniu, gdyż no niestety doznałem porażki. Słuchajcie, najlepszy jaja mam ogólnie, najlepszą bekę mam z komentarzy, które piszą mi niektórzy użytkownicy. Jeśli to oglądasz, to wiesz, że z ciebie akurat śmieję strasznie. Kiedy ktoś mi pisze, debilu, masz 200 tysięcy, dlaczego nie kupisz sobie innych zawodników? Wtedy sobie myślę tak, debilu, włącz pierwszy odcinek. No ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, 27 minuta, początek tego spotkania. Dos Santos tutaj ładnie się przedziera, uderza po długim rogu i mamy 1-0. Dobry początek spotkania, obejmujemy prowadzenie, no i teraz to tylko utrzymać i będzie dobrze, naprawdę będzie dobrze. Ogólnie wiecie, że każda wygrana jest bardzo cenna, bo można upgrade'ować sobie te tych zawodników, a tutaj Banega wychodzi sam na sam, no i oczywiście Lobik już mu wejdzie na pewno. Nie zdążyłem dobiec z bramkarzem. Sorry. I mamy 1-1, 36 minuta, więc też w miarę szybka odpowiedź w sumie naszego rywala. No ale cóż, spokojnie. Od czego my mamy Hesse i Cristiano Ronaldo? Hesse, 55 minuta, aj, niewiele brakło. Kolejna próba w 60 minucie, czyli 5 minut później. Hesse Rodriguez, dośrodkowanie na głowę Cristiano i właśnie o to chodzi. O tym mówiłem, Hesse i Cristiano, to jest tak niesamowity duet. Szkoda, że Ronaldo jest skrzydłowym, gdyby on był napastnikiem. O mamo, ale by było. Kurde, byłby świetny atak, naprawdę. 85 minuta, Cristiano Ronaldo. Minął jednego rywala, tutaj jeszcze postanowiłem, no, dośrodkować, ale odbiła się ta piłka. Dopada do niej znowu Cristiano Ronaldo, strzał i piękna interwencja bramkarza rywala. Także no, jedna z ostatnich akcji, jak nie ostatnia w tym spotkaniu. Zobaczmy tutaj jeszcze rzut rożny. Trochowski będzie wykonawcą oczywiście, bo nim miś najlepiej wykonuje te rożne. Strzał, no chyba Javi Garcia, a tutaj, nie, Musaki, o kurde, co tu się dzieje w ogóle, Hesse, Rodriguez, dobitki. No ale i tak udało się wygrać. Naprawdę dobrze bronił ten bramkarz, podoba mi się to, jak czasem bramkarze potrafią ratować w niesamowitych sytuacjach. Zobaczcie kogo kupiłem, a ja się z wami powoli żegnam, także do usłyszenia kolejnym razem, a to nasz pierwszy złoty, nieświecący zawodnik w naszym składzie. Trzymajcie się, do usłyszenia już jutro i piona.